Cześć kochani, tak pokazuję wam gębę, się tak tutaj wciskam. Ale dobra, ćwiczenia szybkości. Takie filmy o tym ćwiczeniu prędkości będę wrzucał jak najczęściej, bo po prostu to nie ma bata. Chcę wam pomóc jak najlepiej nauczyć się przechodzenia z pewnej prędkości do jakiejś konkretnej szybkiej. Bo to widzę, na przykład dużo ludzi ma z tym problem, że gra jakieś ćwiczenie, ale nie do końca potrafi tego progresu szybkości wyćwiczyć. Na przykład, nie wiem, oto jest nasz poziom umiejętności, prawda? Ojdzie sobie poziom umiejętności i chcemy zwiększyć tempo i ludziom tak idzie słabo, tak idzie do góry. A chodzi o to, żeby ten poziom faktycznie wyćwiczyć i żeby on poszedł taka prędkość, żeby tempo zwiększyło się, prawda? Jedno z tych ćwiczeń, które tutaj wam dzisiaj pokażę, to jest coś takiego, posłuchajcie. No najlepiej na przesterze włączyć. Struna najgrubsza, szósta. Próg trzeci. 3, 4, 5. I tutaj struna piąta na trzecim. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć dźwięków. Zagrajcie, koniecznie zagrajcie ten motyw, tylko że właśnie teraz chodzi o to, żeby to zapętlić, żeby to nie było raz zagrane. Zarąbiście, bo zagraliśmy raz. To musi być jeden ciąg bez pomyłek. Zagrajcie na razie w takim tempie swoim, jaki jesteście w stanie osiągnąć bez mylenia się. W wolnym tempie to tak takie nijakie, ale jak teraz przyspieszyłem, zagrałem w tym szybszym, to nagle zaczyna nabierać takiego troszeczkę innego kształtu, taki ten dźwięk na tej piątej strunie taki się robi, taki tak powoduje, że to takie jest, no nie wiem, no trudno mi to określić, taki jest inny, ma taki charakter. Teraz wam pokażę inne modyfikacje tego. A mam nadzieję, że właśnie że próbujecie. Spróbujcie sobie to właśnie pograć, żeby po prostu tu dy 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 dy. Takie, żeby było. Ćwiczcie, to ja nie będę grał, bo musicie to sobie poćwiczyć. I teraz, trzymając się tego schematu opalcowania, że tak powiem. Pierwszy, jak to powiedzieć, opalcowania. Pierwszy, drugi, trzeci, pierwszy, trzeci, drugi. Ty, 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 ty. Możemy przenosić się po gryfie w różne miejsca. I na przykład, no nie wiem, chociażby coś takiego, że przeskakuje o dwa progi do góry. Czyli na przykład. To zaczyna troszeczkę nabierać takich rumieńców, że tak powiem. I to sobie potraktujcie jako ćwiczenie na różnych strunach, bo na grubych fajnie wychodzi, bo mamy taki duży opór
samego drutu, samej struny, na cieńszych brzmi troszeczkę... Też na, to akurat na dwóch najcieńszych gram, prawda? No to tak samo piąta, czwarta, też żeby to zagrać. Widzicie, no tutaj nawet zmieniając, skacząc po gryfie, w różnych odległościach, ale grając ten sam motyw, można naprawdę tutaj fajne różne rzeczy wymyśleć. I to nie tyle, że o kurczę, tutaj o kurde, jaka nuda, no nie? Tylko, że zaczyna się robić kolorowo, jak my nabieramy to tempo, to tempo szybsze, o którym mówiłem, i skaczemy po gryfie, prawda? Bo jakbym grał w wolnym tempie ten motyw... brzmi, no nie? Ale troszeczkę inaczej, tak jakoś mniej tak zadziornie, no nie wiem. No widzicie, to jest bardzo fajna zabawa. Dobra, nie będę więcej się przyciągał, nie będę więcej kombinował. Skupcie się właśnie na tym i żeby tempo zwiększać. Fajne byłoby jeszcze, gdybyście zrobili w ten sposób, że włączyli sobie metronom i na jedno uderzenie metronomu... Mam tutaj telefon. Powinien tutaj być też metronom. Na jedno uderzenie metronomu, kochani, żeby zagrać te 6 dźwięków. To akurat w zasadzie byłby taki najprostszy sposób ogarnięcia tego motywu. Ja używam metronomu, tutaj jest aplikacja Soundbrenner. On coś tak wygląda, akurat w tym momencie w ten sposób używam. W ten sposób tego gościa. Tu powiedzmy trochę jest wolny. Zresztą dam tempo 50. Musimy wyłapać, w którym momencie... W którym momencie akurat... Aha, zaraz, spróbuję w ogóle zrobić na tyle wolno, żeby było... Można było jeszcze zrobić w ten sposób, żeby doprecyzować dokładnie jeszcze ilość uderzeń, żeby sobie takie tempo ustawić, że jedno uderzenie metronomu to jeden dźwięk. Bo tu mamy już idealną precyzję. Musimy się dokładnie zgadzać z metronomem, prawda? Jak na przykład dam sobie tempo 120. O, uwaga. Oczywiście mogę tutaj... Thank you.
tempo 400, no nie? Tylko że kwestia jest taka, że właściwie żaden metronom nie będzie w stanie nas dogonić, jeśli będziemy uderzać za każdym razem na jeden dźwięk metronomu, jeden dźwięk tutaj, prawda? Bo to wtedy musiał być metronom, który by, nie wiem, do tysiąca trzaskał. Więc wtedy trzeba było zredukować tempo, czyli na przykład właśnie, tak jak na początku zacząłem mówić, że na jedno uderzenie metronomu zagrać cały to, czyli ty 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 ty, prawda? Tutaj spróbuję jeszcze go zaraz teraz na szybkości tylko wam pokazać, jak on będzie. Teraz. Nie wiem, czy w ogóle to słychać, jak to wychodzi. Łokruca pysk. Czekajcie, spróbuję jakoś tak. Właśnie, na raz jest ty. Cholera, gdzie to jestem? Nie wiem, czy to słyszeliście, dlatego tutaj tak mówię, bo nie wiem, czy to było słychać. W każdym razie, teraz jak już sobie w danym tempie, to akurat miałem 40, tempo 40. Jak sobie w tempie 40 opatentujecie, to sobie koniecznie zwiększać co 5 uderzeń, czyli później 45, 50 i tak sobie zwiększać, tylko że no zwiększać dokąd dacie radę, prawda? Tak, żeby było. Prawda? Do takiego tempa. Także koniecznie musicie to sobie ogarnąć. Jak macie jakieś pytania, piszcie, jak macie jakieś propozycje na jakieś następne filmy, też piszcie w komentarzach, oczywiście pod filmem, bo chyba nad filmem nie ma komentarzy. Także do zobaczyska, ja spadam, narka.